Firma Admiral Boats, która jest właścicielem terenu dawnej tczewskiej stoczni, zostanie wystawiona na sprzedaż. Cena wywoławcza to około 15,5 miliona złotych. Tczewska Stocznia Rzeczna istniała wokół basenu portowego w latach 1954-2011. Po jej likwidacji majątek upadłej spółki w 2013 roku wykupiła firma Admiral Boats z Bojana. Plany były ambitne. Spółka zamierzała rozbudować kompleks budynków przy basenie portowym i przenieść do niego większość prac prowadzonych wcześniej w rozproszonych lokalizacjach. Z danych historycznych wiem, że Admiral Boats dokonał zakupu terenu Stoczni Tczewskiej, prawdopodobnie z zamiarem uruchomienia produkcji stoczniowej lub też przeniesienia z Bojana i Rębu produkcji łodzi motorowych. Do czasu, kiedy objąłem stanowisko prezesa zarządu w 2016 roku, niewiele z tych planów wyszło. Spółka po jej zaudytowaniu nadawała się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłość, co też uczyniłem w kwietniu 2017 roku. W czerwcu ubiegłego roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ ogłosił upadłość spółki Admiral Boats. Na syndyka masy upadłościowej został wyznaczony Janusz Łebkowski, który ogłosił przetarg na sprzedaż wszystkich składowych firmy, zakładu produkcyjnego w Tczewie, nieruchomości w Bojanie oraz Rębie wraz ze wszystkimi maszynami i dokumentacją techniczną. Około miesiąca temu został ogłoszony przetarg, wydane warunki dotyczące tego przetargu na sprzedaż całego przedsiębiorstwa. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 25 kwietnia w Sądzie Gospodarczym w Gdańsku. Firma Admiral Boats obecnie nie prowadzi już żadnej produkcji ani nie zatrudnia pracowników. Teren dawnej stoczni nie jest jednak opuszczony. Przed całkowitą degradacją uchroniło go wydzierżawienie hal firmie Admiral Dystrybucja z Żagania, która w Tczewie prowadzi działalność produkcyjną. Dlaczego według pana to nie wyszło? Z jakiego powodu ta upadłość? Ja nie jestem uprawniony do wydawania opinii w obecnym stanie rzeczy. Myślę, że na to przyjdzie jeszcze czas. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku fundusz inwestycyjny INBAP z Warszawy, który jest właścicielem Galerii Kociewskiej, wykupił 3-hektarową działkę na półwyspie tuż przy porcie. Był to teren dawnego przedsiębiorstwa budownictwa wodnego. To czy INBAP, Admiral Dystrybucja lub też zupełnie inna firma będą zainteresowane wykupieniem całego majątku Admiral Boats, okaże się pod koniec kwietnia.